Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Dowejko, redakcja Goniec.pl. Kłaniam się nisko, raport Gońca, poniedziałek 8 stycznia 2024. Anno Domini, Szanowni Państwo, dzisiaj głównymi tematami oczywiście będą tematy polityczne, tematy związane również z tym, co w polityce ma się wydarzyć w najbliższym czasie, a wiemy doskonale, że zbliża się posiedzenie Sejmu, które będzie no, dość istotnym posiedzeniem Sejmu, biorąc pod uwagę też te okoliczności, wcześniej weto prezydenta Dudy, to jest sprawa z TVP. No i właśnie o tej sprawie TVP również będziemy rozmawiać, bo już 11 stycznia o godzinie 16 pod polskim Sejmem Prawo i Sprawiedliwość gromadzi tak zwany protest wolnych Polaków. Dzisiaj pierwszy z nami na łączach z Nowej Soli, senator Wadim Tyszkiewicz. Dzień dobry, panie senatorze, czy się słyszymy? Tak, ja pana słyszę doskonale. No to panie senatorze, właśnie ten temat protestu, bo wszyscy się zastanawiają, czy ten protest rzeczywiście ściągnie tłumy. Co dalej będzie z tym, powiedziałbym, ruchem sprzeciwu, tak, wobec tego, co się dzieje w sprawie TVP, tutaj oczywiście inspirowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy wierzy pan, że na tym proteście pojawi się chociaż, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, czy raczej to będzie taki mały protest pod Sejmem, który skończy się w ciągu kilku godzin? Do czego to może doprowadzić? Bo teorie są na ten temat różne. No a rzeczywiście ta wojna o TVP trwa już dobrych 2-3 tygodnie. To nie jest tylko wojna o TVP oczywiście, to jest walka o władzę. Tak? Tytuł tego marszu równie dobrze można byłoby zatytułować Złodziej krzyczy, łap złodzieja. To, co ci ludzie robili przez 8 lat, to wszyscy wiedzą. Tak? Doprowadzili do rozkładu państwa, do tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości w tej chwili. Łamanie konstytucji przez prezydenta, który teraz nawołuje do przestrzegania konstytucji. Naprawdę takiego bałaganu w państwie chyba nie było nigdy, no przynajmniej po 89 roku. Więc czego się można spodziewać? Wszystkiego według mnie. Każdy scenariusz jest możliwy, dlatego że myślę, że mając w swoich szeregach pana prezydenta Kaczyński, człowiek tak naprawdę, któremu się grunt zawalił pod nogami, a który chciał być emerytowanym zbawcą narodu, a tak naprawdę staje się jego grabarzem. Ten człowiek myślę, że jest gotów na wszystko. Każdy scenariusz jest możliwy. Jeśli chodzi o frekwencję, to się zbyt wielkiej frekwencji nie spodziewam. Myślę, że te kluby Gazety Polskiej, te wszystkie takie organizacje czy grupy ludzi, którzy są twardogłowi, twardo trzymają się tego tej pisowskiej narracji, to przyjadą. No, ja szacuję, że to będzie może, nie wiem, 20 tysięcy osób, no, nie więcej. Ale tak jak powiedziałem, wszystko się może wydarzyć. Ja pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze Górników przywoziła Solidarność i PiS. Ja pamiętam obstawiony Senat i Sejm przez górników w kaskach i z kijami, tymi swoimi trzonkami od kilofów, kiedy sam byłem świadkiem, kiedy popychano i szarpano kogoś, kto chciał wejść na teren Sejmu. Ci ludzie naprawdę byli bardzo agresywni i teraz też się mogę tego spodziewać, że może się wszystko wydarzyć. Ważne, żeby się nie dać sprowokować. Czyli panie senatorze, uważa pan, że co dalej ewentualnie po tym proteście, no bo to jest pewnego rodzaju nowa narracja polityczna Prawa i Sprawiedliwości. No, po przegranych wyborach wielu spodziewało się właśnie takiego złagodnienia przekazu, jednak z drugiej strony mam wrażenie, że jest albo tak jak było, albo nawet wprost przeciwnie pod kątem narracji. No a oczywiście TVP teraz, powiedziałbym, pełni tej narracji integralną rolę. W związku z tym, jak pan myśli, jak wykorzystany będzie ten protest politycznie i jak dalej Prawo i Sprawiedliwość będzie budować swoją historię po utracie władzy, no bo przecież mamy teraz już zaraz za pasem wybory samorządowe, wybory europarlamentarne, a na razie według prognoz Prawo i Sprawiedliwość może stracić sporo zarówno w samorządówce, no jak i oczywiście w europarlamencie, gdzie każde biuro europosła ma swoją wartość. Znaczy jeszcze raz powtórzę, że myślę ani pan, ani ja, ani nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy jutro, pojutrze, a co dopiero gdzieś za miesiąc. Więc wszystko się może wydarzyć. Ja jeszcze raz powtórzę, ci ludzie są zdesperowani.
a człowiek zdesperowany jest gotów na wszystko, więc do czego oni się jeszcze posuną? Myślę, że Kaczyński, człowiek, który tak naprawdę nie ma nic do stracenia oprócz władzy. Ten człowiek nie ma dzieci, nie ma kochającej rodziny, nie ma przyjaciół prawdziwych, bo ci, którzy są wokół niego, to ci tam od strzepywania łupieżu, czy ci, którzy mu klaskali po to, tylko żeby dochodzić do władzy, po to, żeby obejmować jakieś synekury. On, myślę, że ten człowiek jest w sytuacji wręcz dramatycznej. Osamotniony jako człowiek, tak? Bo ja nie mówię o politycznych klakierach, którzy wokół niego jeszcze się gromadzą po to, żeby próbować odzyskać władzę. No, sytuacja jest naprawdę trudna, bo przecież to nie jest walka o TVP, w sensie to jest walka o władzę, bo TVP to jest elementem zdobywania władzy i utrzymania władzy, w ogóle telewizja, w ogóle media. Ja wielokrotnie się powoływałem, wielokrotnie robiłem nawet takie swoje krótkie programiki pokazujące, co znaczy siła mediów, powołując się na rok 1933, wtedy, kiedy dochodził do władzy Hitler tak naprawdę, żeby dobrze mnie zrozumieć, nie w kontekście porównywania, że ktoś jest Hitlerem, a ktoś jest tam Stalinem, to nie w tym rzecz. To nie o to chodzi zupełnie. Mi chodzi o siłę mediów i siłę propagandy. Gigantyczną siłę propagandy. Ja wielokrotnie mówię, dzisiaj media to jest broń. To jest broń. Broń, która może dawać władzę, ale może też zabijać. Tak jak chociażby za chwilę mamy rocznicę śmierci Pawła Adamowicza, mojego przyjaciela. Więc ci politycy z pierwszych rzędów w parlamencie doskonale wiedzą o tym, jaką siłę stanowią media, gigantyczną. Więc oni o te media będą walczyć, tak? Ale tak naprawdę to jest walka o władzę, bo w pewnym sensie myślę, że tu nie będzie wielkiej przesady, kiedy się powie, że kto ma media, ten ma władzę. Ja jeszcze raz przypomnę, rok 1933. Blisko 70-milionowy naród zwariował i uwierzył w to, że są nad ludźmi i że można palić ludzi w krematoriach. Uwierzył w to, inteligentni, wykształceni ludzie, bo to przecież był naród no, w pewnym sensie wybitny, który dał światu i wielkich artystów, i malarzy, i pisarzy, i myślicieli, i naukowców, i Einsteina, i Goethego, tak? I ten naród zwariował. Więc tutaj Kaczyński wie o tym doskonale, że te media mogą mu pozwolić odzyskać tą władzę i o te media, no, mam nadzieję, w cudzysłowie, będzie przelewał krew. Więc myślę, że nie ma dzisiaj nikogo, kto jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy w najbliższym tygodniu, czy co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Może się też wydarzyć to, że pójdą na bardzo twardy kurs, na takie zderzenie ze ścianą lodową, tylko na, czyli chodzi o wcześniejsze wybory. To też trzeba brać pod uwagę. Proszę pamiętać o tym, że pan prezydent Duda jest żołnierzem partii. To jest karny, wierny żołnierz PiS. To nie jest prezydent wszystkich Polaków. On służy jednej partii. On dla tej partii łamał konstytucję, za co mam nadzieję stanie przed Trybunałem Konstytucyjnym i poniesie za to odpowiedzialność. I ci ludzie też się boją tej odpowiedzialności. Dzisiaj te paniczne zachowanie Wąsika i Kamińskiego no też pokazuje. To tak jak otoczone zwierzę zaczyna kąsać i zaczyna atakować, tak? No bo przecież ci ludzie tak naprawdę powinni być w więzieniu, bo gdyby o tym już rozmawiać, to jak ma się czuć ktoś, kto za jakieś przestępstwo, czasami nieumyślne nawet, tak? Ale ktoś popełnił przestępstwo, nie chciał tego zrobić, stało się, okoliczności, coś się wydarzyło. Jak ktoś dostaje wyrok więzienia, dlatego że sąd tak zdecydował i ten ktoś musi trafić za kratki i ponieść karę za przestępstwo, nawet jeżeli bardzo za to przestępstwo żałuje. A tu proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację. Ci ludzie w ogóle nie żałują tego, co zrobili. Popełnili przestępstwo, bo to są przestępcy, o czym świadczy wyrok sądu. Wyrok sądu. Po to są sądy, żeby wydawać wyroki. Nie może wyroków wydawać Kaczyński na Żoliborzu, ani nawet pan prezydent, mimo tego, że jest pierwszą osobą w państwie. Wyroki wydają sądy.
ktoś popełnił przestępstwo i za to przestępstwo powinien ponieść karę. Co ci ludzie są wyjęci spod prawa, więc wiele się może wydarzyć w najbliższych tygodniach. Panie senatorze, natomiast wracając cały czas do tematu Prawa i Sprawiedliwości, wiemy doskonale, że ta partia przecież nie zniknie, nie zapadnie się pod ziemię, cały czas ma swoje struktury, cały czas jest de facto partią potężną, która ma wiele zasobów, ma wielu działaczy. I jak pan sobie teraz też by wyobraził przyszłość tej partii pod takim kątem, że no, mówiło się już o tym, Jarosław Kaczyński też o tym mówi, że to jest jego ostatnia kadencja jako prezesa, a teraz są te przemiany. Myśli pan, że rzeczywiście może być taki scenariusz, jaki jeszcze w latach 90. na prawicy był, czyli kilku Napoleonów, każdy ma swoją małą partię i każdy mówi, że jest przywódcą, czy jednak ten obóz wokół Prawa i Sprawiedliwości przetrwa i jakoś, nie wiem, może zmieni, może coś innego się wydarzy, może wyłoni się inny lider. Bo już tak zamykając temat tej partii, bo rzeczywiście dużo się ostatnio wokół niej dzieje. Wie pan, możemy wróżyć z fusów, możemy zgadywać i pan może zgadywać, i ja mogę zgadywać. Oczywiście, że będzie próba jednoczenia partii wokół Kaczyńskiego, który no, co tu nie ma co się czarować, jest coraz słabszy. To jest starszy człowiek, który tak naprawdę powinien już przejść dawno na emeryturę, ale władza jednak to jest narkotyk. Władza, którą miał przez tyle lat, którą teraz stracił. Ja nie wiem, co się dzieje wokół jego domu, czy ktoś, znowuż te setki policjantów go strzegą, czy dalej jeździ służbą limuzyną i czy dalej korzysta ze wszystkich tych przywilejów jak gdyby zbawcy narodu, w cudzysłowie oczywiście. Więc ci ludzie łatwo się nie poddadzą. Czy co z PiS-em? Proszę pamiętać o tym, że PiS tak naprawdę łączyła władzę, bo trzeba trochę prześledzić historię. 8 lat temu, w 2015 roku PiS przegrał wybory, wygrał, przepraszam, wybory, tylko dlatego, że społeczeństwo było zmęczone 8 latami rządów Platformy. Platforma popełniła trochę błędów. No, podstawowy błąd to jednak był, jeśli chodzi o prezydenta Komorowskiego, to już długo było o tym. Ale to nie było tak, że nagle ktoś się straszliwie zakochał w PiS-ie i nagle w 2015 roku społeczeństwo uznało, no tak, to jest wielki przywódca, wielka partia, która nas poprowadzi do lepszego życia. Po prostu ludzie byli zmęczeni rządami. No i właśnie nie obawia się pan też tego, że za, nie wiem, na 4 lata, załóżmy, jeżeli ta kadencja będzie trudna, gdzie w ramach tej koalicji będzie dużo sporów, może się ten scenariusz powtórzyć, że będą ludzie zmęczeni na przykład tą większością rządową i będą szukać alternatywy gdzie indziej. Plus no z drugiej strony oczywiście jest ten efekt właśnie zmęczeniem władzy, no ale jednak PiS miał te dwie kadencje, gdzie miał tą samodzielną większość de facto, więc to był taki komfort niespotykany wcześniej, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, jeżeli chodzi oczywiście o Polskę. No tak, dlatego oni są w tym większym szoku, że mając takie narzędzia, tak, mając swojego prezydenta na usługach, tak, bo to był prezydent przypisany do określonej partii, a nie prezydent wszystkich Polaków, mając takie potężne narzędzia, gigantyczne pieniądze, które oni uruchomili, te słynne czeki kartonowe, kupowali, próbowali kupić społeczeństwo, no TVP i media, już o tym mówiliśmy, narzędzie no, niesamowicie potężne do tego, żeby tą władzę utrzymać, a jednak przegrali. I dlatego oni się z tym nie mogą pogodzić. No, tak jak powiedziałem, dzisiaj wróżymy z fusów. PiS jest słaby w terenie tak naprawdę. Nie wiem, no, jeszcze raz, tam gdzie był rząd, tam gdzie byli ludzie, byli ministrowie, byli pieniądze, tam się garnęli też inni, tak? Ludzie, którzy mu nawet się kiedyś polityką nie interesowali. Jak ja patrzyłem na te twarze tych pięknych, młodych kobiet, które stały z tyłu za Kaczyńskim i z uśmiechem klaskały mu, kiedy ten wypowiadał rzeczy dla mnie straszne, niegodziwe, no, haniebne często i z którymi tak naprawdę no, bardzo trudno było się pogodzić. Ci ludzie z tyłu stali i klaskali, i bili mu brawo. Chciałbym zobaczyć tych ludzi dzisiaj, chciałbym z nimi porozmawiać. Tymi, którzy, nie wiem, czy to sami uważali, że rzeczywiście Kaczyński jest boski, a PiS jest najlepszy. Oszukiwali społeczeństwo tak naprawdę przez wiele lat, tak, wmawiając, że PiS jest jedyną drogą. Tak. Wykorzystali Kościół do walki politycznej. Więc
i te wszystkie narzędzia zawiodły. Dzisiaj myślę, że niejedna praca doktorska albo profesorska powstanie na temat właśnie, jak to się stało, że PiS, dysponując takim potężnym arsenałem, tą władzę jednak przegrał. Więc, no ale mówię, to nie moja rola dzisiaj, bo od tego będą naukowcy, żeby to analizować, ale to bardziej to, co rozpoczęliśmy rozmowę, bardziej jestem zainteresowany tym, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, bo PiS może się rozpaść. Jeszcze raz powtarzam, w terenie PiS jest bardzo słaby. Patrząc na województwo lubuskie u mnie, liderem u mnie w województwie lubuskim jest Marek Ast, wszystkim znany, tak? I kilku drugoligowych polityków, którzy naprawdę nie odgrywają jakiejś ważnej roli. Nawet w sejmiku województwa, gdzie PiS był wprawdzie w opozycji, ale próbował coś tam robić, tam też byli słabi ludzie. Proszę mi wierzyć, ja nie chcę nikogo obrażać. To nie była pierwsza liga polityczna, która rządziła. Po prostu PiS, Kaczyński, przywódca, Kościół, tak? I ludzie, którzy zostali otamonieni przez propagandę, do tego PiSu się garnęli. Dlatego taką świadomość, myślę, ma i Tusk, i no, inni przywódcy dzisiaj partyjni, czy Czarzasty, czy Hołownia, czy Kosiniak-Kamysz, doskonale wiedzą o tym, że jeżeli się nie odkłamie tej prawdy pisowskiej, no to PiS może próbować wrócić do władzy i społeczeństwo może w to uwierzyć. No dlatego jest taka gigantyczna walka o media. Dzisiaj proszę zobaczyć, są dwa tematy wiodące. To jest Kamiński i Wąsik, czyli czy przestępcy powinni ponieść odpowiedzialność, mimo tego, że ich ułaskawił ponoć pan prezydent, chociaż każdy student pierwszego roku prawa powie to samo, co ja, że nie można uniewinnić niewinnego. No ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że tutaj w tym wypadku to jest tradycja od monarchy aż, tak? To powołano się na to prawo łaski. Ale no tak, panie redaktorze, ale to po prostu, no nie chcę użyć za mocnych słów, tak? No, może inaczej, a co oni mają mówić? Co oni mają mówić, tak? No, takie brednie opowiadają i część społeczeństwa będzie w to wierzyła, bo ci, którzy przyjadą 11 listopada pod parlament, to przecież ci ludzie będą wierzyć w to, co mówią ci pisowscy aparatczycy. Po to, żeby utrzymać władzę, po to, żeby dalej mieć wpływy, żeby dalej być przy korycie. To nie ma co się panie dziwić. Panie senatorze, natomiast z drugiej strony też nie uważa pan, że w sumie Wąsik i Kamiński to jest teraz taki dość duży problem wizerunkowy Prawa i Sprawiedliwości. I gdyby miał pan odpowiedzieć, czemu mimo tego, że wiemy doskonale, ile kryzysów wizerunkowych może wywołać ta sytuacja dla PiSu, oni jakby cały czas bronią tych ludzi. No bo to, że prezydent może ułaskawić, to jedno, ale to, po co ułaskawie, dlaczego, to drugie. Powiem tak, że ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale gdzieś próbuję sięgnąć, nie wiem, załóżmy, 1000 lat wstecz. Wtedy, żeby budować pewną narrację, żeby walczyć o zdobycie władzy lub utrzymanie władzy, wtedy też byli potrzebni męczennicy. Przecież w PiS-ie będą ci ludzie kreowani na męczenników, na więźniów politycznych. Oni próbują się porównywać bezczelnie do Poczybuta czy do innych ludzi, którzy rzeczywiście siedzą w łagrach czy więzieniach putinowskich czy łukaszenowskich, czy Łukaszenki. Więc oni potrzebują męczenników i będą robić męczenników z tych ludzi, tak? Będą się wdzierać na salę sejmową, twierdząc, że oni dalej są posłami, mimo tego, że każdy dobrze wie, że w momencie, kiedy uprawomocnił się wyrok, kiedy stali się już prawomocnie przestępcami, stracili te mandaty. I o czym tu w ogóle dyskutować? Panie Więc ci ludzie będą kreowani na męczenników. Panie senatorze, czyli kto w to uwierzy? Uważa pan, że to jest taki kolejny mit polityczny PiSu po utracie władzy obok tego TVP? No tak, oczywiście. No dzisiaj dwa tematy wiodące. Proszę zobaczyć, nikt dzisiaj nie rozmawia o gospodarce, nikt nie rozmawia dzisiaj nawet o 800, 500 plus czy innych programach socjalnych, o Mieszkaniu Plus. Dzisiaj dwa tematy są wiodące. TVP, Kamiński, Wąsik. Jakie to ma znaczenie dla społeczeństwa, dla życia, to raczej drugorzędne, tak? Ale jeśli chodzi o politykę, no to jest pierwszorzędne, bo nad czymś tą narrację wojenną trzeba budować. PiS buduje narrację wojenną, będzie chciał doprowadzić do konfliktu. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy
Jest pan pewien, że pan prezydent Duda podpisze budżet? Czy będą wcześniejsze wybory, czy nie będą? Czy tak jak ten zdesperowany zwierz otoczony przez sforę psów, czy oni będą kąsać na oślep i będą walczyć jednak za wszelką cenę utrzymanie władzy? Proszę pamiętać też, w jakiej sytuacji jest pan prezydent Duda. W instytucjach międzynarodowych nie ma czego szukać. Tak? Proszę pamiętać, że w końcu skończy się Wersal. Skończą się te wszystkie gigantyczne pieniądze, którymi dysponował do tej pory pan prezydent. Nagle stanie się szeregowym obywatelem, byłym prezydentem, z pensją na poziomie, nie pamiętam, mniej więcej równowartość pensji ministra. Człowiek, który był przyzwyczajony do życia w luksusie i człowiek, który korzystał z tego pełnymi garściami. Ten człowiek też jest w trudnej sytuacji. Także mamy dwóch zdesperowanych ludzi. Ja już nie mówię o całej reszcie, tak, która potraciła stanowiska, gigantyczne pensje. Ja już nie mówię nawet o Bajtku czy o innych baronach pisowskich. Ale dwie osoby kluczowe. No Ziobro nie chcę oceniać, ponoć jest chory, więc jeżeli jest chory, to na razie po prostu trzeba go zostawić w spokoju. Ale dwie osoby, które stoją no, w tej pierwszej linii, jeśli chodzi o państwo polskie, mamy prezydenta Dudę i mamy Jarosława Kaczyńskiego. Dwóch zdesperowanych ludzi, od których działań zależy los 38-milionowego narodu. I czy będą chcieli w sposób demokratyczny próbować odzyskać władzę i przekonać społeczeństwo, czy będą jednak dążyć, ja powiem otwarcie, do przelewu krwi. Bo to też się tak może skończyć. Bo jeżeli pałowano swego czasu kobiety na ulicach i posuwano się też do drastycznych jak gdyby działań, to teraz, kiedy to napięcie sięga zenitu, to co się może wydarzyć na ulicach, kiedy rzeczywiście dojdzie do starcia ludzi zdesperowanych ze sobą? Wie pan, jest takie, wszyscy znają, stare chińskie, nawet nie przysłowie, tylko przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. No to te przekleństwo nas dosięgło. Panie senatorze, na koniec, bo też kwestia jest oczywiście drugiej strony rządowej, gdzie wiemy doskonale, że te wydatki na KPRM przekroczą 2 miliardy złotych w tym roku. Wiemy też oczywiście o tym, że troszeczkę ten deficyt też jest zwiększony. No i też ten sposób przejęcia TVP. Wiele osób do każdych z tych tematów ma pretensje. Ja to nie mówię o ludziach, którzy są czy to powiązani, czy popierają Prawo i Sprawiedliwość, ale też dziennikarzy, publicystów. Czy pan jest też do końca zadowolony z tego, jak to na razie wygląda? Bo doskonale wiemy, że mówiono w tej kampanii bardzo dużo o tym, żeby być właśnie lepszym odpisu, też pod kątem wydatków państwa, żeby to państwo było trochę bardziej skromne, oczywiście względem urzędników, ministrów, żeby ten rząd nie był tak szeroki. No a na razie wydaje się, że jednak ten kurs mimo wszystko na przykład na skład Rady Ministrów jest wprost przeciwny. Po kolei. Trzeba pamiętać, że budżet przede wszystkim konstruował poprzedni rząd i to Morawiecki złożył projekt budżetu. To jest pierwsza rzecz, czyli jakieś zmiany, grzebanie w tym budżecie teraz, kiedy naprawdę chodzi o to, żeby ten budżet w ogóle został uchwalony, to jest jedno. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będziemy rozliczać obecny rząd i patrzeć im na ręce i mówić o tym, jakie są wydatki, jak duże są wydatki, czy można było coś zaoszczędzić. Tak? Więc mi się też nie podoba, że powiedzmy na tym etapie już nie rozpoczęto jakiś cięć w budżecie. Tak? Bo to, że nie można porównywać budżetu prezydenta do budżetu premiera Rady Ministrów, gdzie są ministerstwa, ministrowie i tam się rozwiązuje rzeczywiście w zasadzie wszystkie problemy Polaków, tam jest praca prawdziwa. To, co się dzieje wokół prezydenta, to mnie często zastanawia, bo te gigantyczne budynki, wille, tysiące osób zatrudnionych. Nie wiem, co oni tam robią tak między Bogiem a prawdą. Ja nie wiem, naprawdę. Bo widzę, bo przecież ten jeden z budynków pana prezydenta jest obok, na Wiejskiej, obok hotelu poselskiego, domu poselskiego, więc widzę, że tam podjeżdżają limuzyny, dziesiątki osób się kręci, gigantyczne pieniądze, 274 miliony złotych, jak się nie mylę, na samego pana prezydenta. Czy 2 miliardy to jest dużo na kancelarię premiera? Proszę pamiętać o tym, że to nie jest kwestia tylko, że ktoś dostaje jakieś pieniądze po to, żeby, no nie wiem, jeździł limuzynami. Tam się rozwiązuje problemy.
Tam jest Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Gospodarki. Ja mówię o dziedzinach, którymi ci się ludzie zajmują. Tam podejmowane są decyzje, tam są robione analizy, tam się wybiera warianty, tam jest po prostu praca. A czy 2 miliardy to jest dużo czy mało? Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć dzisiaj. Jeżeli pan premier Morawiecki zaplanował wcześniej takie pieniądze, to trzeba to sprawdzić i na pewno trzeba ciąć te niepotrzebne wydatki. Tylko one się trochę zwiększyły. One to było tak, że to było troszeczkę mniej, a potem było troszeczkę więcej. W sensie w tym budżecie zaplanowanym. No właśnie, wie pan, według mnie też tych wiceministrów jest za dużo. Żeby było jasne. No tak, to myśli pan, uważam, że może za rok będzie troszeczkę inna sytuacja, że trochę będzie tych cięć? W sensie, że już powiedzmy po tym takim pełnym roku władzy nowego rządu? Znaczy, musi tak być, bo społeczeństwo będzie rozliczało Tuska i on wie doskonale o tym, że dla niego, wie pan, przecież to są ludzie już nie młodzi, to nie są ludzie 40-letni. Tusk wie, że dla niego to też jest ostatnia szansa, żeby się jakoś tam zapisać w historii. I on będzie bezwzględny, jeżeli, ja jestem przekonany co do tego, że oczywiście, że będą politycy, ministrowie, którzy będą ciągnąć do siebie i zawsze będzie jakieś wytłumaczenie, dlaczego tych pieniędzy powinno być więcej. Ale ja tu liczę na Tuska, że tam będzie cięcie do kości. Po prostu będzie ograniczane do minimum te wydatki, aczkolwiek ma sytuację dużo trudniejszą, to co wcześniej pan powiedział. Kaczyński miał ten komfort, że był przywódcą partii rządzącej, jednej partii rządzącej, bo ja nie mówię o przystawkach, o Ziobrze i o jakiejś tam reszcie. Ale tutaj sytuacja jest trochę gorsza, dlatego że tych chętnych do podzielenia się łupami jest trochę więcej, tak naprawdę tych partii jest nawet nie 4, nie 5, nie 6, bo gdyby policzyć skład partii wchodzących w koalicję obywatelską, czyli Platforma, Nowoczesna, Zieloni, nie wiem, kto tam jeszcze jest, tak? Do tego bierzemy PSL, do tego bierzemy Hołownię i Polskę 2050, bierzemy Lewicę, w której też są frakcje, to rzeczywiście ludzi, których w pewnym sensie trzeba zadowolić stanowiskami, jest o wiele, wiele więcej niż przy jednej partii. I to jest potwornie niebezpieczne. Ale ja wierzę jednak w Tuska, mimo wszystko. Wierzę politykom. Spokojnie może nie, bo wszystko 10, się może ale wydarzyć. Gdzieś spokojnie, ale mi chodzi tak, że z 10 ugrupowań około spokojnie można tam znaleźć w tej nowej koalicji. No właśnie, i każdy musi coś dostać. I to jest oczywiście dużo gorsze, niż gdyby rządziła jedna partia, mimo wszystko. Panie senatorze, tutaj musimy postawić kropkę. Szanowni Państwo, dziękujemy oczywiście za to, że Państwo teraz usłuchali tej rozmowy, no i dziękujemy Panu Senatorowi, życząc miłego dnia. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, oczywiście to nie ostatni wywiad dzisiaj w ramach raportu Gońca. Zaraz w studiu pojawi się redaktor Tomasz Piątek z Resetu Obywatelskiego. Natomiast zanim, Szanowni Państwo, historia, która poruszyła serce Polaków, historia pani Wiesi, już udało się zebrać 60 tysięcy złotych w związku z tą zbiórką, a teraz dla wszystkich tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z tym materiałem, krótki materiał przed kolejnym wywiadem właśnie na temat pani Wiesi, tego co ją spotkało i czego potrzebuje. Mam syna sparaliżowanego. Co się stało, że jest sparaliżowany? Z głodu. Pralki nie mam, kuchnia popsuta, nie mam za co kupić, miksera nie mam, telewizora nie mam. Dostałam od ludzi na święta 250 zł z administracji paczkę ze słodyczami. Ja nie mam za co ubrania kupić żadnego, żeby ich piekło pochłonęło i wszystko co najgorsze. My przyszliśmy dzisiaj tutaj. No ale ta pani z gminy przyszła. No właśnie, a co? Ja nie wiem, kto powiedział, że jest z internetu, wszystko to wysłuchało. No tak, no ale... No i przyszła, to mnie będą nalegać, a ja... No ale pan, co tam, co trzeci tam pani rozrusznik. Mną pralkę mają mi kupić. Aha, a czy wcześniej się panią interesowali? Nigdy. Przed tym materiałem? Nie, nas wszędzie wyrzucali. I teraz nagle zapukali do pani. Tak. I ta pani tutaj z gminy zadeklarowała jakąś pomoc. Tak. A dlaczego nie chciała nas wpuścić do pani? Nie chciała nam otworzyć drzwi? Ja nie mogę rozmawiać, bo mi schnie, ślinianki miałam zapalenie, nie mogę mówić. Co zaraz i gotują mi się flaki. A ugotowałam rosół, dałam mu trochę i on też nie dojadł. A to obie panie były z gminy, czy nie? Czy... Tak. Obie pani były z gminy? Mówiły. No dobrze, można tak. To...
założyć zbiórkę nawet, żeby pomóc państwu. O nie, my nie byliśmy dziadami. Wstyd mi. Ale jeśli jest taka potrzeba, pani Wiesławo, to tu nie ma miejsca na wstyd. Mnóstwo ludzi w komentarzach deklaruje swoją pomoc. Chce państwu pomóc. Zupełnie bezinteresownie, empatycznie, bo ta historia po prostu porusza do głębi. No o, to tak tapczan popsuty, bo to tyle lat ma połamany. I proszę pana, i to wszystko kupuję w tych zrzutach. Oto, o, te pieski kupiłam i tu jego przykrywa. I nie mam prześcieradła gumowego, tylko wszystko... Pani Justyna, mój Boże, serce pękło mi na kawałki. Pomóżmy tej biednej kobiecie. Pani Dorota, pomóżmy tej pani. Pan Adam, pomogę z przyjemnością. Pan Marcin, wielkie brawa dla tej pani. Pan Sebastian, pomóżmy tej cierpiącej kobiecie. I to natychmiastowo. Pani Angelika, jaki smutek serce ściska. I proszę mi uwierzyć, pani Wiesławo, to nie jest wstyd. Nie jest wstyd powiedzieć... Ale myśmy nigdy nie żebrali. Tak nie było. Ale pani tego nie robi, bo pani o nic nikogo nie prosiła. I nie pożyczam. Pan nie pracuje, tak? No bo jest pan osobą niespełnosprawną, czy jak szósty to wygląda? Szósty rok go utrzymuje. Szósty rok już? Tak, tak. Znikąd nie dostał. I żadnej pomocy? Żadnej. Bo jakiś zasiłek, no przecież osobom niepełnosprawnym przysługują. Wszystkiego. Wszystko odmówili. No i teraz nie ma renty, nie się uznali za niepełnosprawnego i do nie mnie ma. Się zwrócili po prostu... Masz nie może mówić. Masz brak pieniędzy, to zwróć się do Royal School of Art. No, do... Z pomocą, tak? Żeby... Tak, tak. Niech oni wystąpią o pomoc. Czyli... Do Royal School of Art. No. Ale pan próbował jakoś, czy nie? Czy pan to potraktował tak, że pana zbyli po prostu? Ja po prostu traktowałem to jako... Że zlekceważyli pan. Zlekceważenie sprawy. A okazuje się, że nie, powinienem walczyć. Pani Wiesławo, ile pani zostaje na miesiąc po opłaceniu wszystkich rachunków? No, na pani i na 1150 zł, 1200 teraz, a tak 800 zł na to boi. No. 800-1000 zł na miesiąc ja na dwie tak... osoby. No. Rodzina, brutto mam 2550. Ale po 800 przecież oni biorą. A pani zobaczy, jak Tomek wygląda. O, co się żenił. Te dziewuchy to szalały na akademii. Tutaj, tak? To pan Tomasz, tak? Tak. Dawny już czas. A dzisiaj wsiasz. Dzisiaj wsiasz. A zobacz, ile... To wszystko robi dla Polaka. Niezbędnik dla Polaka we Francji. I tutaj pan Tomasz za to odpowiadał. Ta, i to jest. Też tutaj pan Tomasz odpowiadał za okładkę, ta, tak? Jest. Za... Bo pani syn, pan Tomasz, panie Tomaszu, pan skończył Akademię Sztuk Pięknych. Ta. Wzornictwo. Ta. Czym jest dla pana sztuka? Już niczym. Już niczym. Bo nie może pan już malować ani... Tak. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby on umarł. My dużo nie potrzebujemy. Człowiek w życiu dużo nie potrzebuje, proszę pana. A czego potrzebuje? Potrzebuje, wie pan, ludzkości. Potrzebuje, żeby drugi człowiek był sympatyczny, dobry dla drugiego i niewredny. Bo pani syn jest tak uzdolniony artystycznie, prawda? No, na wzornictwie na był. Na wzornictwie. O, to pani zobacz, to z Sybiraka żona. Pan zobaczy, jakie dobre światło. O tak, to teściowa moja. O, Sybiraka żona. Ten obraz namalował pan Tomasz, tak? Jest podpisany. A, rzeczywiście. Toni Felino, tak? Zbieram, bo mówi, że ma książki. Też zobaczę. Są obrazy, które coś mówią. No.
Widzi pan się, co się robi z kolejkami wąskotorowymi? A później ich się widzi, pan święci, odkadza o świcie. Piękne, że ma. Tylko zostały też po szynach znaki. Wiele jest niedokończonych. No, nie, to jest w ogóle niesamowita historia. Tęsknę panu za malowaniem, za sztuką. No pewnie, że tak. Jak wiele by pan dał, żeby jeszcze móc namalować obraz? Dużo. Zawsze cenię ludzi sztuki. Miło mi. Zawsze. Bo to są ludzie, którzy widzą inaczej ten świat. Witam Państwa po tej krótkiej przerwie. To był właśnie materiał na temat Pani Wiesi. Teraz jeszcze aktualizacja. Oczywiście cały czas zbiórka trwa. Można sprawdzać na czacie, tam jest link do zbiórki. Teraz jeszcze nasi reporterzy, w tym oczywiście Eryk, pojechali do Pani Wiesi w związku też z tą fatalną pogodą. Także cały czas będą Państwo na bieżąco mieli informacje na temat tego, co się dzieje w tej sprawie. I oczywiście, jeżeli uda nam się zebrać całą kwotę, to też również Państwo zostaną poinformowani, a już ze mną w studiu redaktor Tomasz Piątek, Reset Obywatelski. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i takim głównym tematem dzisiejszego live'a i w ogóle myślę, może być tego tygodnia, protest wolnych Polaków, jak to nazywa Prawo i Sprawiedliwość, pod Sejmem. Wiemy doskonale, że jest to też ten moment, gdzie oczywiście jest takie liczenie szabel, tak? Sprawdzamy, ile możemy ludzi zmobilizować, na co możemy liczyć, jak pan na to patrzy, no bo rzeczywiście ta sprawa z TVP była dość gorącym tematem, spotkała się z krytycznymi uwagami zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, wobec każdej z tych stron, w sensie oczywiście można powiedzieć, że teraz TVP jest po stronie rządowej, tak to nazwijmy eufemistycznie, aczkolwiek walka była dość ciężka. Przede wszystkim ja myślę, że żeby dobrze opisać to, co się u nas dzieje, to nie należy używać pojęć z polityki wewnętrznej, tylko należy używać pojęć geograficznych i geopolitycznych. Mamy w Polsce stronę wschodnią, która chce, żeby u nas było jak w Rosji, i mamy stronę zachodnią. I w tej chwili TVP jest po stronie zachodniej, a strona wschodnia protestuje. Ja się absolutnie nie przyłączam do tych, którzy uważają, że tutaj było, że tutaj posunięcia władzy były w jakiś sposób bezprawne. Mam tutaj przede wszystkim na myśli ministra Sienkiewicza, bo ci krytycy powołują się na to, że TVP nie jest taką normalną, zwykłą spółką, którą można traktować zgodnie z kodeksem handlowym, z prawem cywilnym. Mówią, że TVP to jest taka specjalna spółka, którą powołano, żeby osłaniała ład medialny w Polsce, i to nie jest tak, że właściciel może robić z nią co chce. I to by była prawda, gdyby nie to, że przyszedł PiS i drastycznie zmienił funkcjonowanie tej spółki i cele jej działania. Ona już nie była za rządów PiS-u po to, żeby chronić w Polsce ład medialny, standardy dziennikarstwa, żeby dążyć do bezstronności. Ona była po to, żeby chronić rząd PiS. I ona całym swoim działaniem drastycznie łamała zasadę wolności słowa przyjętą w Konstytucji, bo przecież dziennikarzy stamtąd wyrzucano. Dziennikarzom zabraniano mówić to, co chcą. Zamiast dziennikarzy zatrudniano propagandzistów agresywnych, którzy działali na rozkaz partii rządzącej. I w tej sytuacji każdy z nas ma obowiązek bronić konstytucji. I szukając jakichś reguł dla swojego tutaj działania w tej obronie konstytucji, minister Sienkiewicz wybrał kodeks prawa handlowego, prawo cywilne. I moim zdaniem, oczywiście, że tam różne rzeczy można było zrobić lepiej, ale zasadniczo zrobił dobrze. To TVP, które jest teraz, jest biedne, jest robione ciągle jeszcze przez kilku dziennikarzy,
nie ma pełnego dostępu do materiałów, które powinno mieć, ale na pewno jest już znacznie lepsze od tego TVP, które było. I teraz, kiedy PiS nam ogłasza protest w obronie wolności słowa, no to to jest tak, jakby neonaziści zrobili manifestację na rzecz tolerancji. No to jest bardzo śmieszne. Jarosław Kaczyński ma ciągle jakieś 30% wyznawców, z czego 20% to są, no może 18% to są wyznawcy fanatyczni i oni uwierzą mu we wszystko, co on by nie powiedział. Jak on mówi, że minister Kamiński nie pokazał słynnego gestu, no to oni wierzą, że minister Kamiński tego gestu w parlamencie nie pokazał, chociaż widzieli ten gest na własne oczy. No to można powiedzieć, jest bardzo dobry elektorat z punktu widzenia tego polityka. Ale ten elektorat ma pewną wadę. On lubi gardłować za Kaczyńskim w internecie albo przy stole w domu, w rozmowach rodzinnych. Ale nie zmobilizuje się według pana. Natomiast, panie redaktorze, jedna informacja dla państwa. Można zadawać pytania. Jeżeli będą jakieś ciekawe, to na pewno będziemy sprawdzać i zadawać. A druga informacja dla pana redaktora, przekazano mi kawę. O, bardzo dziękuję. Jako, że mamy te dwie sprawy, można powiedzieć, dwa wnioski formalne załatwione, przejdziemy do tego tematu, oczywiście właśnie tego, jak zareaguje elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no bo to jest pierwsze, no ale drugie, elektorat Prawa i Sprawiedliwości, jak już mówimy o tym internecie, zareagował w ten sposób, że TV Republika wróciła do łaski, wróciła naprawdę z ogromną siłą. Zresztą w ogóle te wszystkie media, bym powiedział, w jakikolwiek sposób propisowskie, czy związane z Prawem i Sprawiedliwością, zyskały na popularności w ostatnim czasie. W związku z tym mieliśmy też większe zwrócenie uwagi na to, co się mówi w tych mediach, albo co padało w ostatnim czasie. No i mieliśmy dwa nazwiska, pan Król i pan Pietrzak, którzy no zasłynęli na całą Polskę, można powiedzieć, swoimi teoriami. No to nawet nie są teorie. No, jeden z nich powiedział, że mamy dla uchodźców baraki w Oświęcimiu. A drugi powiedział, że uchodźcom należałoby tatuować numery na rękach, tak jak więźniom w Oświęcimiu. No i właśnie, no i to wywołało wielki skandal. Zaczęli się reklamodawcy wycofywać z TV Republika. No i teraz co dalej w ogóle z tym Tu dodajmy, że Marek Król, który to powiedział, no to jest przypadek bardzo szczególny, no bo to jest człowiek, który był sekretarzem Komitetu Centralnego, był członkiem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Rządzącej w PRL-u, partii PZPR. I z fanatycznego komunisty stał się teraz nagle, no może nie nagle, ale stał się fanatycznym pisowcem. No to jeden z wielu takich przykładów. To, że reklamodawcy się wycofują, to bardzo dobrze. No nie należy zasilać finansowo stacji, która promuje treści faszystowskie, wręcz neonazistowskie. No i poza tym nie należy zasilać finansowo stacji, którą kieruje człowiek taki jak pan Sakiewicz, słynny z tego, że swoim dziennikarzom czy też propagandzistom nie płaci, słynny z tego, że buduje sobie willę za pieniądze, które ma nie wiadomo skąd. Zapewne Kaczyński cieszy się z tego, że nie stracił całkowicie widowni TVP i część tych widzów przeszła do TV Republika, ale pytanie, czy te pieniądze posłużą Kaczyńskiemu, bo pan Sakiewicz jest studnią bez dna i być może TV Republika nadal będzie niedofinansowana, nawet jeśli paru reklamodawców zachowa, bo te pieniądze w przepastnych kieszeniach szefa gdzieś znikną. Panie redaktorze, biorąc pod uwagę to, wiemy doskonale, że Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak można powiedzieć, straciło swój bastion w TVP, bo nawet jeden z posłów, nie pamiętam teraz nazwiska, był przeapany, który mówił o tym, no my mieliśmy jedną telewizję, oni mieli drugą, no i było porówno, było 1-1, tak? No sam Jacek Kurski, twórca tego pisowskiego TVP, chwalił się w rozmowie ze słynnymi propagandistami, braćmi Karnowskimi, mówił, TVP funkcjonuje dobrze, bo popularność PiS utrzymuje się na wysokim poziomie, mówił. No, czy taki był cel działania tej spółki? I teraz próba bronienia tej spółki i wmawiania nam, że ona przez ostatnie lata służyła ładowi medialnemu w Polsce, to jest jakiś absurd. Z drugiej strony teraz trzeba przejść do tematu, co dalej, no bo Prawo i Sprawiedliwość nie znika. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie znikną.
mamy też te media, które swoją narrację mają. Tam są oczywiście różne podziały, bo wiemy doskonale, że to też nie jest tak, że w jednym stronnictwie jest jedno stronnictwo, jest zawsze kilka różnych spojrzeń. W związku z tym teraz pytanie dla pana. Jak pan sobie wyobraża, tak jak będzie funkcjonować teraz polska prawica pod tym kątem, czy to medialnym, czy właśnie politycznym? No bo pamiętamy już z historii, tak, gdzie prawica miała kilku Napoleonów, tak, kiedy każdy chciał być tym wielkim wodzem, który zbawi Polskę, no a się kończyło tak, że po prostu SLD na przykład wracało do władzy, tak, czy tak. Inne no partie. I w końcu prawicę zjednoczył Kaczyński, niestety dzięki temu, że dostał pieniądze od postkomunistów powiązanych z Rosją, co jest dokładnie opisane nie tylko w moich książkach, ale też w książce Prezes i spółki Agaty Kondzińskiej i Iwony Szpali. Polecam również tę książkę. I to jest właśnie ten problem z naszą prawicą, że ona nie jest polska. Ona jest niestety rosyjska. I musimy zrobić wszystko, żeby... No bo prawica będzie, prawda? No nie da się powiedzieć... Ja nie jestem człowiekiem prawicy, jestem bardzo daleko od tego. Pewnie gdzieś w głębi duszy wolałbym, żeby tej prawicy nie było, ale jakby jest wolność słowa, wolność sumienia. Każdy ma prawo wyznawać takie wartości, jakie chce, dopóki nie gwałci wolności innych ludzi. Więc prawica jakaś w Polsce będzie i trzeba zrobić wszystko, żeby nasza prawica znowu stała się prawicą europejską, zachodnią. A w tym celu no, trzeba zrobić tak, żeby PiS nie było. Uważam, że mamy prawo dążyć do tego, żeby te formacje rozbić, bo ona okazała się wroga Polsce. Ona robiła wszystko, żeby wyrwać Polskę ze struktur Zachodu. Ona robiła wszystko, żeby rozbić Unię Europejską. No i jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech sobie przypomni, jak przez te wszystkie lata PiS popierał Donalda Trumpa, który chciał zlikwidować NATO. No jakby, czyli... człowieka, który sprzyjał Rosji, bratał się z Putinem i który chciał zniszczyć pakt wojskowy będący jedynym gwarantem naszej niepodległości. No to teraz doprecyzujmy szybko, rozbić czy zdelegalizować, bo to jest też ważne pytanie. A to są różne szkoły, na przykład profesor Sadurski, który jest uważany za takiego jastrzębia, chociaż moim zdaniem on jest po prostu skrajnym legalistą. Profesor Sadurski mówi, że zdelegalizowanie mogłoby być błędem, bo na przykład partię Erdogana w Turcji zdelegalizowano, a on mu to wcale nie zaszkodziło. Wrócił jeszcze mocniejszy na scenę polityczną. Natomiast na pewno trzeba zrobić tak, żeby ta formacja została całkowicie i do końca skompromitowana. I tu nie trzeba nic wymyślać, jakby faktów ją kompromitujących jest aż nadto. Trzeba z tymi faktami skutecznie dotrzeć do wszystkich tych, którzy ciągle jeszcze się łudzą, że PiS w jakiejś formule mógłby pozostać, mógłby jakoś stanowić czynnik naszego normalnego życia politycznego. Bo tu jest taki, to jest część większego problemu, przed którym teraz stoimy. PiS swoje bezprawie obudował takim niby prawem, takimi różnymi przepisami, które mają pozory prawa. I żeby wrócić do normalności, no to nie da się od tak po prostu powiedzieć, ok, przyszła nowa władza, od dzisiaj jest normalnie, jest grzecznie i miło, tylko trzeba zrobić rewolucję. Trzeba te pozorne prawo po prostu obalić i to jak najszybciej. No mamy tutaj problem, prawda, tak zwanych neosędziów. Ja, podobnie jak przywódca organizacji sędziów Justitia, profesor Markiewicz, uważam, że raczej należałoby ich nazywać niesędziami. Bo neosędzia to nie każdy wie, co to znaczy. A niesędzia to bardzo prosta sprawa. Tak zwany neosędzia to jest oszust, który się przebiera w togę, przychodzi do sądu, udaje sędziego i wydaje jakieś postanowienia. I teraz to wygląda tak, że prawdziwi sędziowie nie podają im ręki, nie zasiadają z nimi za stołem sędziowskim, ale tolerują to, że oni przychodzą do sądu, udają sędziów i wydają jakieś wyroki. Dlaczego? Dlatego, że Zbigniew Ziobro tak zniszczył sądownictwo, że ono teraz ledwo działa, nie wyrabia, jest w ogromnym opóźnieniu. Gdyby wyrzucić niesędziów, to byłoby jeszcze mniej
osób mogących rozstrzygać sprawy sądowe i wszystko toczyłoby się o wiele wolniej. I tutaj się mówi, no dla zachowania ładu, funkcjonowania całej tej machiny musimy tolerować tych oszustów. Ja podobnie jak profesor Markiewicz uważam, że nie, nie wolno. Nie może oszust przychodzić do sądu, ubierać się w togę i wydawać wyroków. Ktoś taki powinien być ścigany za oszustwo, a nie powinien być, sędzią. I tutaj też mam na przykład marszałek Hołownia. Z jednej strony on ma rację, kiedy mówi, że on nie chce, żeby niesędziowie rozstrzygali sprawę byłych posłów Kamińskiego i Wąsika, ale z drugiej strony on na przykład mówi, że on w sprawie tych właśnie posłów, to on sobie poczeka, w sprawie jednego z tych posłów, byłych posłów, on poczeka na uzasadnienie, które mu dostarczy Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która nie jest sądem i w której siedzą właśnie ci niesędziowie. My tu musimy być konsekwentni, nie możemy udawać, że już jest normalnie. Musimy powiedzieć, jest rewolucja i po prostu pewnych ludzi trzeba wyrzucić, pewne przepisy trzeba natychmiast obalić. Czy to jest tak, jak kiedyś Wojciech Cejrowski mówił, wszystkich won? Czy wy teraz jakby powielacie ten postulat? No ale bo to ale wtedy... kto jacy wy? Ja to mówię jako ja. No w sensie ja to mówię jako opozycja. W sensie ja to nie mówię, że pan mówi w imieniu nie tak. wiem, Donalda Tuska nie, nie, ale ja tutaj dodam, ale jakby ja tu chodzi o taką narrację, czy teraz opozycja powinna się powiedzieć tak, jak wtedy Wojciech Cejrowski. Wszyscy won, wszyscy sędziowie, wszyscy prokuratorzy. No nie wszyscy. Nie sędziowie, oszuści won. Tak. Sędziowie niech zostaną, nie mamy prawa ich dotykać, są niezawiśli, a nie sędziowie won. Tak, w ogóle zakaz wstępu do biur sądowych na dzień dobry. Natomiast ta władza, którą mamy, wcale tak nie mówi. Ta władza się, obecna władza się strzeże bardzo przed mówieniem takich rzeczy. Obecna władza właśnie nawet gdy podejmuje działania ostre i słuszne, jak w przypadku TVP, no powiedzmy na 90% słuszne, bo może nie wszystko było idealnie, ale jednak znacznie lepsze niż to, co było. Ta władza, nawet gdy podejmuje ostre i słuszne działania, to stara się tworzyć wrażenie, że jest miło. A no miło raczej nie będzie, jeżeli chcemy przywrócić normalność, bo ona niestety jeszcze nie została przywrócona. Ale sam pan zlokalizował problem w związku z tymi sędziami, że tak będzie brakować ludzi, że będzie brakować tych sędziów. No generalnie problem jest ogromny, biorąc pod uwagę, ogromny. Jeżeli mają być takie radykalne działania. I wiesz, stąd jest to pytanie, jak daleko ma być ta rewolucja. No bo państwo było przez 8 lat zarządzane w inny sposób, powiedzmy, czy z ludźmi z inną tam wizją. No i teraz po 8 latach to tak zmienić od ręki, no to właśnie wtedy też no wszyscy na Wojciecha Cejrowskiego patrzyli takie, no bo, nie do końca chyba, nie wiemy jak to zrobić. No to jest takie pytanie, czy to jest tak jakby ktoś przyszedł do pana i powiedział, panie Mikołaj, od dzisiaj w pańskim domu z kranu będzie lecieć, przepraszam za wulgarne słowo, będzie lecieć woda zmieszana z gównem. No chyba, że pan nie chce, no to w takim razie będzie miał pan wodę w kranie tylko przez 5 minut dziennie o 12, od 12 do 12.05. Taki ma pan wybór. I przed takim wyborem nas postawiono. I do tej pory myśleliśmy, może ci niesędziowie jakoś się dostosują, położą uszy po sobie, my ich będziemy jakoś powoli weryfikować i legalizować i nie będzie większego problemu. Ale jak widać, problem gigantyczny jest, bo niesędziowie chcą, żeby dwóch skazanych przestępców wdarło się na salę sejmową i głosowało razem z posłami. Dwóch nieposłów. Chcą, żeby dwóch nieposłów weszło na salę sejmową i głosowało z posłami. Straszy się nas, że jeśli nie wpuścimy tych nieposłów, to nawet prezydent Duda będzie miał pretekst, żeby rozwiązać Sejm i zrobić nowe wybory, prawda? Więc problem jest gigantyczny. Ja myślę, że wszyscy won, tak jak pan powiedział, to jest dobra zasada na początek, będąc realistami. Musimy tych niesędziów postawić przed pewnym wyborem. Wszyscy won, chyba że spełnicie pewne warunki, chyba że zgodzicie się poddać weryfikacji, że z pewnej ścieżce legalizacyjnej, która będzie też weryfikować waszą postawę, niektórzy stamtąd odpadną. Być może część z tych niesędziów da się zrobić sędziami. Natomiast ale to powinna być jakaś specjalna droga wyjątku, droga
do wychodzenia z kondycji niesędziego dla tych, którzy są naprawdę chętni i którzy okażą prodemokratyczną postawę. Może być chyba ciężko z tą sprawą, szanowni państwo. Zobaczymy oczywiście, ale też obiecałem pytania od widzów. Więc pani Dulska zadała pytanie i tu cytuję. Tomek, co sądzisz o skoku medialnym TV Republika? Czy zostaną nową szczujnią, czy to tylko chwilowy skok popularności? No w sumie temat, który już poruszaliśmy. No tak, tak. Szczujnią już są. Tak, to choć oczywiście jest to też temat związany z tym bardziej jakby jak jest życie dla PiSu po PiSie, w sensie jakby życie po tej utracie władzy, tak? Rzeczywiście jest, to może być taki główny teraz przyrząd medialny, nie wiem jak to nazwać, tak? Może być przyrząd medialny. Bo Michał Rachoń przecież de facto się przetransferował, tak? Ale jeżeli będzie się nie będzie się sprawdzał, to Kaczyński stworzy sobie inne narzędzia. Przecież oni mają masę pieniędzy. Przecież oni przez te wszystkie lata, przez 8 lat kradli na potęgę. No i nie wszystko trafiło do kieszeni prywatnych, no bo PiS działa jak mafia, tam się płaci haracz. Kto kradnie, musi się podzielić z bosem i z jego partią. I oni mają te pieniądze pochowane po różnych fundacjach, instytutach, które sobie potworzyli i będą używać tych pieniędzy, żeby nadal zatruwać nas kłamstwem. Tak jak był ten motyw oczywiście zrobiony, że ludzie ze spółek Skarbu Państwa na przykład płacali pieniądze na kampanię tak różnego rodzaju. No i to był dość, trzeba przyznać, sprytny, no bo w sumie lega artis to jest wszystko legalne. Tak, tak, no bo oni dbają o pozory prawa i my nie możemy się na te pozory nabierać. W związku z tym już powoli kończę ten temat. I jeżeli chodzi o już, zostawmy na razie PiS, przejdźmy do nowego rządu. Jak pan jest zadowolony z tych pierwszych tygodni? Bo tak, sposób przejęcia TVP, dla wielu kontrowersyjny. Ludzie niezwiązani z PiS-em też krytykowali pewne części, powiedziałbym, tego przejęcia, czy mówili trochę krytycznych słów. No bo niestety były też wielu tak zwanych obserwatorów, ale panie redaktorze, jeszcze dajmy dokończyć widzi, mi pytanie. Nie widzi, że jesteśmy na wojnie. I jest kwestia tego, że oczywiście był ten deficyt, który został równie zwiększony, wydatki na KPRM zwiększone. Miał być uszczuplony skład Rady Ministrów? Nie jest, wręcz przeciwnie, jest zwiększony skład Rady Ministrów. No i oczywiście powiedziałbym, że na razie taki entuzjazm społeczny ludzi, którzy głosowali na nową władzę, jest ciągle wysoki. Pytanie, jak długo będzie wysoki? No bo jeżeli na przykład załóżmy, też te postulaty, o których pan mówił, nie będą szybko spełnione albo będą wdrażane bardzo ślamazarnie, jeżeli będą jakieś tam wpadki wizerunkowe związane z tym, że mówiliśmy a, potem się okazało, że jednak troszeczkę nie do końca a, bo są pewne rzeczy, których nie możemy przeskoczyć albo mówimy, że nie możemy przeskoczyć. Bo też rozmawiając z Natarem Tyszkiewiczem, on mówił, że tak, no, to nie jest tak, że ludzie pokochali PiS w 2015, tylko byli zmęczeni. No ale właśnie, no tak, zużycie władzy jest. No i jeżeli będą popełniane błędy, to zużycie władzy może przyjść szybciej niż później. Myślę, że jeżeli ta władza nie popełni jakichś drastycznych błędów, to może liczyć na wysokie poparcie jeszcze przez rok. Ono prawdopodobnie po pół roku trochę spadnie, ale nadal będzie wysokie. Kluczowe jest to, co Donald Tusk zrobi w kwestii aborcji. A tutaj niestety on ma w dużej mierze związane ręce. Musi sobie te ręce rozplątać. Ja wiem, że on jest trochę jak Wiedźmin w tej chwili, czyli on musi uprawiać wysokiej klasy szermierkę, balansując tam na poręczy, prawda, czy na konarze drzewa. Jest w bardzo trudnej sytuacji, no, ale tu musi naprawdę pokazać maksimum dobrej woli i politycznego mistrzostwa, bo to jest, w tej obecna sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia. I większość kobiet nie będzie tego tolerować, tej sytuacji. No i większość wyborców opozycji, nawet trzeciej drogi, chce legalizacji aborcji w Polsce. Znaczy ta anomalia jakby wywołana przez ultrakatolicyzm, który dominował w naszym kraju przez poprzednie lata, ta anomalia musi zniknąć. No, nie, to jest absolutnie niedopuszczalne.
Ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby, powiedziałbym, te granice były przesunięte dalej niż kompromis. No bo jest dużo posłów, nie tylko z PSL-u, którzy mówią, że oni za pełną legalizacją ręki nie podniosą. A mamy też prezydenta, który również może nie podpisać. Oczywiście wtedy możemy retorycznie zrzucić na niego winę, jako nowy rząd, ale znaczy, z drugiej nie, ale strony to, nie, to, wtedy, to jest kwestia tego, nie, nie, że to nie, jest nie, ale to jest nie tylko retoryka. Jeżeli ten rząd uchwali dobrą ustawę aborcyjną, a prezydent ją zawetuje, to jest odpowiedzialność prezydenta. To, i wtedy manifestujące kobiety i mężczyźni, którzy przecież też z nimi manifestują, nie będą szli pod Sejm, nie będą tylko szły pod Sejm, pałac prezydencki. Wygibasy tutaj posłów, którzy płaczą nad mikroskopijnymi zarodkami i próbują nam wmówić, że taki zarodek ma takie same prawa jak noworodek, no to są rzeczy już zupełnie surrealistyczne, no bo my w imię jakiejś takiej bardzo niepewnej hipotezy, opartej nie na nauce, tylko na teologii, to na bardzo wątpliwej teologii, my próbujemy, my zadajemy szkodę żywym, prawdziwym ludziom, prawdziwym kobietom w imię jakiegoś maleńkiego zarodka, prawda? Ja tutaj dodam, że w Biblii nie ma nic o aborcji. Jakby wszystkie interpretacje mówiące, że Biblia w jakiś tam sposób zakazuje aborcji, no one są mocno naciągane. Ja przeczytałem Biblię dwa razy w całości. Powiedziałbym też, że w Biblii nie ma nic o smartfonach, tak? W sensie mi chodzi bardziej o to, no, ale, że pewne ale, rzeczy ale, nie są ale, wyrażone ale, wprost ale, i potem ale, Kościół ale, kiedy, tworzy ale kiedy Biblia była prawo. Pisana, aborcji dokonywano. Kobiety zawsze dokonywały aborcji na różne sposoby. Piły zioła na przykład, które spędzały płód, wywoływały poronienie. Tak, i to jest kwestia tego, że potem Kościół ustala swoje prawo, tak, które jakby, no jest stwierdzone, że katolicy powinni go przestrzegać. A katolicy, tak, jest... a ja nie jestem katolikiem, ja jestem ewangelikiem. W Polsce jest, są też ludzie innych wyznań, są ludzie niewierzący. Dlaczego my mamy no i właśnie pytanie, stosować się pytanie, do tego, w co wierzą katolicy? Czy katolików jest po pierwsze większość, bo w demokracji zazwyczaj to działa też tak, że większość jest w stanie przegłosować, bo był ten pomysł referendum. Ale nie, tak? nie. Demokracja, tak jak ją rozumiemy po wpadce, jaką była wygrana Hitlera w wyborach niemieckich w 1933 roku, demokracja, tak jak my ją rozumiemy teraz, demokracja wolnościowa, mówi, że rządzi większość przy poszanowaniu praw mniejszości. No i właśnie pytanie, co to znaczy poszanowanie praw mniejszości, że to znaczy rząd większości, bo ta granica się może tak, powiedziałbym, elastycznie przesuwać w zależności od tego, co kto sobie wymyśli, co kto wymyśli jako pryncypie, więc no myślę, że to jest akurat złoty środek, który bardzo ciężko znaleźć. Więc dlatego ta kwestia będzie dość emocjonalna, myślę, w najbliższych pewnie miesiącach, no to od razu się to nie zabiorą, choć już tutaj ministra Kotuła bodajże już składała te no, projekty. Ja tutaj dodam tylko jedno. Ludzie, którzy w Polsce wrzeszczą, że aborcja to morderstwo, są finansowani przez Rosję, w której dokonuje się rekordowej liczby aborcji. Dlaczego Rosja, która jest, można powiedzieć, aborcyjnym mocarstwem i finansuje w Polsce ruchy antyaborcyjne? Bo Rosja wie, że zakaz aborcji oddala nas od Zachodu i oddziela. Bo ideologia antyaborcyjna pozwala wmawiać Polakom, że Zachód jest zły, bo tam się morduje dzieci no i my musimy być lepsi. Paradoksalnie w Rosji pod wieloma, powiedziałbym, kątami, biorąc pod uwagę pewne statystyki demograficzne, no i te, o których pan powiedział, no ja bym powiedział, że jeżeli takiego... Spojrzelibyśmy na takie wymarzone społeczeństwo polskiego prawicowca, to Rosja jest w sumie wprost przeciwnym społeczeństwem, nawet bym powiedział według tej moralności mniej moralnym niż państwa zachodnie często. Tak, a równocześnie prawicowcy chcą, żeby w Polsce było jak w Rosji, jeśli chodzi o regulacje prawne. Silna władza populistycznego lidera, brak niezawisłości sądów, brak niezawisłości mediów. Importują rosyjskie pomysły takie jak nagonka na osoby LGBT i to bardzo dokładnie. Importują tę nagonkę, realizują ją w ten sam sposób, te same hasła stosują. Szanowni Państwo, to jest temat na debatę. Będziemy musieli kończyć niestety, bo już nas czas nastał. Natomiast Szanowni Państwo, oczywiście dziękujemy Państwu za
obecność podczas dzisiejszej transmisji. Jeszcze Państwa do końca nie żegnamy, bo mamy dla Państwa oczywiście jeszcze raz przypomnimy tym, którzy nie widzieli materiału Pani Wiesi, przypominając o zbiórce Państwa i naszym gościem był redaktor Tomasz Piątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i teraz właśnie zapowiadany materiał. Jak już mówiłem, nasi reporterzy jeszcze dzisiaj jeszcze raz pojechali do Pani Wiesi. Poznajcie jej historię. Link do zrzutki, do zbiórki na rzecz Pani Wiesi, jedynej oficjalnej, jest na czacie. Można ją znaleźć również na naszej karcie społeczności, na naszym Facebooku. Warto pomagać, Szanowni Państwo. Udało się już zebrać 60 tysięcy złotych i temat cały czas jest aktualny. Także na koniec materiał, a ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się. No i oczywiście życzę miłego poniedziałku, choć oczywiście może być to ciężkie w związku z tym, że jest to poniedziałek. Mam syna sparaliżowanego. Co się stało, że jest sparaliżowany? Z głodu. Pralki nie mam. Kuchnia popsuta, nie mam za co kupić, miksera nie mam, telewizora nie mam. Dostałam od ludzi na święta 250 zł z administracji paczkę ze słodyczami. Ja nie mam za co ubrania kupić żadnego, żeby ich piekło pochłonęło i wszystko co najgorsze. My przyszliśmy dzisiaj tutaj. No ale żeby... ta pani z gminy przyszła. No właśnie, a co? Ja nie wiem, kto powiedziała, że jest z internetu, wszystko to wysłuchałam. No tak, no ale... No i przyszła, to mnie będą nalegać, a ja... No ale pan, co tam trzeci pani rozrusznik. Mną pralkę mają mi kupić. Aha, a czy wcześniej się panią interesowali? Nigdy. Przed tym materiałem? Nie. Nas wszędzie wyrzucali. I teraz nagle zapukali do pani. Tak. I ta pani tutaj z gminy zadeklarowała jakąś pomoc. Tak. A dlaczego nie chciała nas wpuścić do pani? Nie chciała nam otworzyć drzwi? Ja nie mogę rozmawiać, bo mi schnie, ślinianki miałam zapalenie, nie mogę mówić. Chcę zaraz i gotują mi się flaki. A ugotowałam rosół, dałam mu trochę i on też nie dojadł. A to obie panie były z gminy, czy nie? Czy... Tak. Obie pani były z gminy? Mówiły. No dobrze, wiesz, można tak. To... założyć zbiórkę nawet, żeby pomóc Państwu. O nie, my nie byliśmy dziadami. Wstyd mi. Ale jeśli jest taka potrzeba, Pani Wiesławo, to tu nie ma miejsca na wstyd. Mnóstwo ludzi w komentarzach deklaruje swoją pomoc. Chcę Państwu pomóc. Zupełnie bezinteresownie, empatycznie, bo ta historia po prostu porusza do głębi. No o, to tak... Tapczan popsuty, bo to tyle lat ma, połamany i proszę pana, i to wszystko kupuję w tych zrzutach. Oto, o, te pieski kupiłam i tu jego przykrywa. I nie mam prześcieradła gumowego, tylko wszystko w ceraty wkłada. Pani Justyna, mój Boże, serce pękło mi na kawałki. Pomóżmy tej biednej kobiecie. Pani Dorota, pomóżmy tej pani. Pan Adam, pomogę z przyjemnością. Pan Marcin, wielkie brawa dla tej pani. Pan Sebastian, pomóżmy tej cierpiącej ani kobiecie. Spod i to natychmiastowo. Pani Angelika, jaki smutek serce ściska. I proszę mi uwierzyć, pani Wiesławo, to nie jest wstyd. Nie jest wstyd powiedzieć... Ale myśmy nigdy nie żebrali. Tak nie było. Ale pani tego nie robi. Bo pani o nic nikogo nie prosiła. I nie pożyczam. Pan nie pracuje, tak? No bo jest pan osobą niepełnosprawną. Czy jak szósty to wygląda? Rok go utrzymuje. Szósty rok już. Tak. Znikąd nie dostał. I żadnej pomocy? Żadnej. Bo jakiś zasiłek? No przecież osobom niepełnosprawnym przysługują. Wszystkiego. Wszystko odmówili. No i teraz nie ma renty. Nie są uznali za niepełnosprawnego. I do nie mnie ma. Się zwrócili. Po prostu masz... Nie może mówić. Masz brak pieniędzy, to zwróć się do Royal School of Art. No, do... Z pomocą, tak? Żeby... Tak. Niech oni wystąpią o pomoc. Mhm. Czyli... Do Royal School of Art. No. Ale pan próbował jakoś, czy nie? Czy pan to potraktował tak, że pana zbyli po prostu? Ja po prostu traktowałem to jako... Że zlekceważyli pan. Zlekceważenie sprawy. A okazuje się, że nie, powinienem walczyć. Pani Wiesławo, ile pani zostaje na miesiąc po opłaceniu wszystkich rachunków?
No, na pani i na 1150 zł, 1200 teraz, a tak 800 zł na dwoje. No. 800-1000 zł na bo miesiąc ja na dwie tak, osoby. No. Rodzina, brutto mam 2550. Mhm. Ale po 800 przecież oni biorą. A pan mi zobaczy, jak Tomek wygląda. O co się żenił. Mhm. Te dziewuchy to szalały na akademii. A, tutaj, tak? To pan Tomasz, tak? Tak. Dawno już czas. A dzisiaj wsiasz. Dzisiaj wsiasz. No. A zobacz, ile... To wszystko robi dla Polaka. Niezbędnik dla Polaka we Francji. Mhm. I tutaj pan jest, Tomasz za to odpowiadał. Ta, i to jest. Też tutaj pan Tomasz odpowiadał za okładkę, ta, tak? Jest. Za... Bo pani syn, pan Tomasz, panie Tomaszu, pan skończył Akademię Sztuk Pięknych. Ta. Wzornictwo. Tak. Czym jest dla pana sztuka? Już niczym. Już niczym. Bo nie może pan już malować ani... Tak. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby on umarł. My dużo nie potrzebujemy. Człowiek w życiu dużo nie potrzebuje, proszę pana. A czego potrzebuje? Potrzebuje, wie pan, ludzkości. Potrzebuje, żeby drugi człowiek był sympatyczny, dobry dla drugiego i niewredny. Tu są obrazy, wszystko pochowane. Bo pani syn jest tak uzdolniony artystycznie, prawda? No, na wzornictwie na był. Na wzornictwie. O, to pani zobacz, to z Sybiraka żona. Pan Zorłacej, jakie dobre światło. O tak, to teściowa moja. O, Sybiraka żona. Ten obraz namalował pan Tomasz, Tomach, tak? Tomasz, jest podpisany. A, rzeczywiście. Toni Felino, tak? Zbieram z tym, bo mówi, że ma książki. Zobaczę. Są obrazy, które coś mówią. O! Widzi pan się, co się robi z kolejkami wąskotorowymi? A później ich się widzi, pan święci, odkadza o świcie. Piękne, że ma. Tylko zostały te po szynach znaki. Wiele jest niedokończonych. No, nie, no to jest w ogóle niesamowita historia. Tęskno panu za malowaniem, za sztuką. No pewnie, że tak. Jak wiele by pan dał, żeby jeszcze móc namalować obraz? Dużo. Zawsze cenię ludzi sztuki. Miło mi. Zawsze. Bo to są ludzie, którzy widzą inaczej ten świat.